pięknie w tą wielką niedzielę. Wielką niedzielę, słuchaj. Wszystko, słuchajcie, się budzi do życia. Jak widzicie, my tutaj mamy takie piękne dwudniowe łowieczki. Tak, dwutygodniowe. Ja mam dwudniową. Ona się tak dziwo na ten świat, jeszcze taki jest woroczek. Troszkę się boi, co powiedzieć dali. Ale widzimy Państwa, że te piękne, wielkanocne święta. Pogoda jest cudowna. A witają Was Ania Musioł i Dorotka Kochman. Moi Rostomili w kolejnym odcinku koncertu życzeń Stella portalu OXP. Moi Rostomili, witamy Was konkretnie z Lipowca w Brennej, z jednej z ostatnich wielkich owczarni w gminie Brenna i w ogóle w Beskidzie Śląskim. Piękne stado tu mają gazdowie, Państwo Gryń z Lipowca. I pozwolili nam przyjść i pogłaskać kapkę te baranki. Także są my tu dzisiaj i wysłuchujemy, co one też mają do powiedzenia na tę Wielkanoc. A gęby się im nie zamykają, chyba że się ich dobrze głosko, jak teraz. Wtedy są kapeczkę po cichu. Kapeczkę. Twój ci zaraz uśnie. No bo to wiesz, trzeba wiedzieć, jak ich głoskać. Jezu, musisz mnie to nauczyć po tym, naprawdę. Boimy się, że za chwilę ich będziemy ścigać tu musiały, bo no tu chcą cytnąć co chwilę, Stella. Ale jak widzicie, symbol Wielkiej Nocy udało nam się znaleźć w naszym pięknym Śląsku Cieszyńskim, no bo nie ma nic piękniejszego niż łowieczki na hali, a tego już z dnia na dzień będzie coraz więcej. Niebawem rozchód owiec. Radyki się zaczną, dokładnie. Także zapraszamy Was na te wszystkie pasterskie święta, które już niebawem w całym regionie. A te roski razem z tą Wielkanocą my bym też chcieli pożyczyć roztomajte rzeczy, także bierzmy się do roboty. Dokładnie. 15 kwietnia urodziny obchodzi Mieczysław Kuś z Cieszyna. W dniu Twoich urodzin kolorowy kwiatów las i stos prezentów wokół Ciebie. Uśmiech przyjaciół i znajomych za toastem toast, byś żył 100 lat. Byś miał szczęście i miłość i pieniędzy wór. Tak w szampańskim nastroju świętuje głosów chór. Nie jest ważne ile, ważne jak przeżyjesz tych wyśpiewanych Ci 100 lat. Niekoniecznie wszystkiego, nie zawsze najlepszego, lecz na pewno szczerego chcę Ci życzyć w dniu Twoich urodzin. Koledzy z koła PTTK Ślimok, Koleszowi. I tym razem wielkanocne życzenia. Dużo zdrowia, odpoczynku i błogosławieństwa Bożego z okazji świąt Wielkiej Nocy. Niech spełnią się wszystkie marzenia i plany. Wszystkiego najlepszego od całej rodziny z Cieszyna dla rodziny z Kanady. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Z okazji 40. urodzin Damianowi Sobczykowi z Goleszowa. Wszystkiego najlepszego. Po pierwsze, zdrowia dobrego. Po drugie, życia pięknego. Po trzecie, smutków niewielu. Po czwarte, dojścia do celu. Po piąte, przyjaciół licznych. Po szóste, samych dni ślicznych. Po siódme, uśmiechu na twarzy. Po ósme, dalekich wojaży. Po dziewiąte, błogiego snu. Po dziesiąte, lat życia 100. Tego życzą brat Zenon z rodziną. 16 kwietnia urodziny obchodzi Wanda Kowalska z Zebrzydowic. Wszystkiego, co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi uśmiech na twarzy, co kryje się w maleńkim słowie szczęście oraz tradycyjnych 100 lat. Tego życzą koledzy z koła PTTK Ślimoki z Goleszowa. Naszym dzisiejszym gospodarzom, Państwu Gryniom od Lipowca z Brynnej, jednym z ostatnich posiadaczy wielkich stad łowiec, które się już za chwilę będą pość po groniach naokoło całej Brynnej, życzymy, co by się darzyło i mnożyło, co by wilcy za blisko nie podchodzili, pasterze na sałaszach za moc nie spowali, w rodzinie, co by była zgoda i miłość, a przede wszystkim zdrowi. Cała redakcja portalu OXP.pl. 21 kwietnia urodziny obchodzi Elżbieta Węglosz ze Skoczowa. Bądź zawsze piękna, wiecznie rozkwitaj jak kwiat i uśmiechaj się jak słońce. A stos prezentów na stole, życzeń moc i dobrego szampana Blask niech uświetni Twoje kolejne urodziny. Tego również życzą koledzy i koleżanki z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. 22 kwietnia urodziny obchodzi Jerzy Niemczyk z Goleszowa. Codziennie nowych wrażeń, podejmowania nowych wyzwań, sukcesów przychodzących z prędkością światła i szczęśliwych chwil trwających całą wieczność. Tego życzą koledzy i koleżanki z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie.
I to są już wszystkie życzenia, które do nas do redakcji spłynęły. My Wam życzymy, słuchajcie, smacznego, rodzinnego obiadu, bo pewnie się wszyscy goście do Was zjeżdżają już po drodze. No my też się będziemy szykować. On też już jest głodny. Ja, wszyscy są już głodni, każdy o tym mówi, także życzymy Wam, żeby to były takie piękne, rodzinne chwile. Państwu greniom, tak. Dziękujemy też za gościnę, że nas tutaj nam pozwolili być i spotkać się z takimi wspaniałymi gwiazdami. Właśnie, z takimi wspaniałymi gwiazdami. I życzymy Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Ania, a szykujesz się już na jutro? Ja, dziełko. Ja już się dzisiaj boję, co będzie w nocy, wiesz, bo u nas to już chodzą w nocy chłopcy oblewać dziełuchy. Tego, żeby wybijają, zalewają całe chałupy, naprawdę. A to ty mu w tej piwnicy mówiłeś, że mieszkasz, żeby cię nie znaleźć. Dokładnie. Gdzieś mnie rozpracowała jednak. Pójdźmy już ładnieś te baranki mamuśką, bo one się już naprawdę głodne robią. Tak, my się też robimy, idziemy na świąteczny, dobry, wielkanocny obiad, a Was serdecznie pozdrawiamy tutaj z Brennej. Życzymy Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego na tą Wielkanoc. Do widzenia za tydzień. Dużo radości.